Poeci, goście Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Stawisko Anny Jarosława Iwaszkiewiczów było miejscem, gdzie nie tylko spotykali się poeci, ale gdzie wiersze powstawały i gdzie wiersze mówiono. W 2001 roku, chcąc kontynuować tradycję stawiskich spotkań z żywą poezją, zorganizowaliśmy konkurs recytatorski imienia Jarosława Iwaszkiewicza. I od tego czasu, zawsze w maju, uczniowie szkół Mazowsza goszczą w muzeum, aby mówić wiersze. W tym roku konkurs odbyć się nie może. Zamiast niego proponujemy cykl 5 filmowych spotkań z poetami, którzy w Stawisku niegdyś gościli: z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, Stanisławem Piętakiem, Czesławem Miłoszem, Romanem Kołonieckim i Pawłem Hercem. Ich wiersze recytować będą studenci Akademii Teatralnej w Warszawie Magdalena Kekenmeister, Nikodem Księżak i Jan Karol Wieteska oraz przygotowujący ich Jerzy Łazewski. Krzysztof Kamil Baczyński. Wiersze prezentuje Magdalena Kekenmeister. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w Warszawie 22 stycznia 1921 roku. Był synem Stanisława Baczyńskiego, krytyka literackiego, działacza socjalistycznego, i Stefanii z Zieleńczyków, nauczycielki, autorki podręczników szkolnych. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń warszawskiego gimnazjum imienia Stefana Batorego, gdzie w 1939 roku zdał maturę. W latach szkolnych należał do organizacji młodzieży socjalistycznej Spartakus. W czasie okupacji niemieckiej, którą spędził w Warszawie, zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych wydających podziemne pisma Płomienie i Droga. W czerwcu 1942 roku ożenił się z Barbarą Drabczyńską, studentką polonistyki. Jesienią tego roku rozpoczął studia polonistyczne na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Latem 1943 roku wstąpił do harcerskich grup szturmowych AK. A następnie ukończył turnus szkoły podchorążych rezerwy piechoty Agricola. W lipcu 1944 roku został zastępcą dowódcy 3. plutonu 3. kompanii batalionu Parasol. Podczas okupacji ogłosił pod pseudonimem Jan Bugaj 2 konspiracyjne tomiki poezji, wiersze wybrane w 1942 oraz Arkusz poetycki w 1944 roku. Obydwa wysoko cenione przez czytelników i krytyków literackich. Od chwili wybuchu Powstania Warszawskiego walczył w okolicach Placu Teatralnego. Tam poległ 4 sierpnia 1944 roku. Kilka tygodni później zginęła jego żona. Wspólny grób obojga znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wiatr, co krajobraz w kształt milczenia nadął, niesie żagle z umarłych okrętów. To znaczy, sen dopełniał radość. To znaczy śmierć. Lub znaczy święto. I sterowanie sosen w blasku, i bicie sercem w mur, to znaczy miłość na obrazku, który oberwał sznur. I strumień tonów, które milczą. Po śladach węszy biały borsuk.
Samotność to nie znaleźć tylko i błądzić jakby drogą morską. Żeglować tam, gdzie przeszedł uśmiech. Gdy burzę tam, gdzie uśmiech tworzył. I takim pustym być, nim uśniesz. Jak kadłub snu na morzu. Wtedy przychodzisz śniegiem boso. Jak białe listki stopki masz. I jesteś jak płomieniom sposób, by się zmieniły w ognia płaszcz. Jarosław Iwaszkiewicz poznał Krzysztofa Baczyńskiego pod koniec grudnia 1941 roku, gdy Jerzy Andrzejewski przyjechał z Baczyńskim na stawisko. Iwaszkiewicz słyszał, że młody poeta jest nieprzeciętnie zdolny. Teraz mógł sam to sprawdzić. Zaprowadził więc Andrzejewskiego i Baczyńskiego do gabinetu, zawołał żonę i poprosił gościa, by odczytał kilka utworów. To, co usłyszał, rozczarowało go. Iwaszkiewicza raziła nadmierna dekoracyjność wierszy Baczyńskiego, kurczowe trzymanie się tradycji romantycznej. Gdy wyraził swoje zastrzeżenia, Baczyński przeobraził się z nieśmiałego chłopca w mężnego obrońcę własnej twórczości, pewnego swoich racji. Ta postawa Iwaszkiewiczowi spodobała się bardziej niż usłyszane przed chwilą wiersze. Polubił żarliwość poetycką Baczyńskiego i polubił Baczyńskiego jako człowieka. Wiedząc, że klimat Podkowy Leśnej dobrze służy choremu na astmę Baczyńskiemu, Iwaszkiewicz często zapraszał Baczyńskiego na stawisko, a Baczyński chętnie z tych zaproszeń korzystał. Dlatego kilka wierszy Baczyńskiego nosi nazwę stawisko jako miejsce ich powstania. Są to wiersze Śnieżyca, Otwarcie przemian, czy dedykowany Iwaszkiewiczowi wiersz Alleluja. Za ciasno było piersią twoim, Krzysiu. Jakże cię teraz ciśnie mogiła okropna. I w ziemi, co tobie śni się? Bez trumny leżysz i wstaniesz bez trumny, boś się ze śmiercią ugodził. Otworzysz jak okno ramiona, o dumny, że wiersz się ze śmierci urodził. W związku z Baczyńskim najsilniej utkwił w pamięci Iwaszkiewicza dzień 3 czerwca 1942 roku, czyli dzień ślubu Krzysztofa Baczyńskiego z Barbarą Drabczyńską. Iwaszkiewicz podarował młodej parze bukiet bzu ze stawiska. A patrząc na ceremonię ślubną i widząc dwoje młodziutkich, drobniutkich ludzi, miał wrażenie, że patrzy nie na ślub, lecz na pierwszą komunię. Jakby w tych dwojgu skupił się i odzwierciedlił los całej generacji, skazanej na nieludzko przedwczesną dojrzałość. Madonno moja grzechu pełna, w sen jak w zwierciadło pęknięte wprawiona. Duszna noc. Kamień gwiazd na ramionach i ta trwoga jak ty, nieśmiertelna. Madonno moja, w grzechu poczęta, to nie są winy, którym łez brak. Noc, jak zwierzę zatulone w strach, noc, która zawsze pamięta. Usta są gorzkie i suche, do łodyg spalonych tak młodo podobne, oczy ogniem niepłodne. Złoty orzech.
czym łuskać z zamyślenia. Wiarę uczynić po zgonie? Jestem jak blask twój, co tonie w morzach powrotnych jak ziemia. Madonno, czym mnie wybawisz od nocy? Czy dziecko przywrócisz wygięciem warg na dół? Snom kolistym, kwiatom, wodospadom dasz się przeze mnie toczyć? Uczyń ruch nieomylny. Daj nazwanie wiatrom chłodnym, które z dzbanów leją płyn, co jak płomień jest. Dziś noc. I budzę się, zanim dojrzeję w lusterkach twoich łez.